Nowe Centrum Skłosza Redeco. www.redeco.pl. Po pierwszej kwarcie wydawało się, że wszystko jest już jasne, bo Telenet prowadził 22-11. Śląsk odżył jednak w kolejnej odsłonie. Wygrał ją 11 punktami i niespodziewanie doprowadził do remisu. Nie była to ofensywna część meczu, bo kiedy po 3 minutach Jarmakowicz trafił trójkę na 22-24, to kolejne punkty kibice obejrzeli dopiero po 4 minutach. Wtedy skuteczną dobitką dla gospodarzy popisał się Nedim Buza. Dwie trójki Denisa i Kowlewa zniwelowały jednak stratę, a skuteczna akcja 2 plus 1 Kamila Hanasa zapewniała remis do przerwy 31-31. Po powrocie z szatni przewagę jednak mieli gospodarze. Belgijski zespół wygrał tę odsłonę 22-12 i prowadził 53-43. Śląsk nie składał broni i w czwartej kwarcie walczył. Na 6,5 minuty przed końcem rzut Witalija Kowalienki zbliżył Wrocławian do rywali na 54-58. Jeszcze lepiej było 2 minuty później. Trójka Kamila Hanasa, a potem wsad Jarvisa Williamsa sprawiły, że było tylko 59-61. Niestety, wtedy Telenet zanotował serię 9-2 i pewnie triumfował. Najwięcej 17 punktów dla pokonanych zdobył Denis i Kowlew. Śląsk skupia się teraz na ligowym starciu. W niedzielę zagra we własnej hali z TFM Sopot. Mecz rozpocznie się w Orbicie o godzinie 20. Nowe Centrum Skłosza Redeco. www.redeco.pl